tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina i tak pewnie tego nie zobaczycie. Słuchajcie, dzisiaj jest zdecydowanie mój dzień na nagrywanie. Do nagrania pierwszego odcinka z nowej serii, która gdzieś tam kiedyś się pojawi na kanale, siadałem dzisiaj 5 razy. Mówię, chociaż z vlogiem mi pójdzie lepiej. To jest już moje chyba 4. albo 5. podejście do nagrania. I zawsze jakiś powieść stwierdzam, nie, to jest do dupy, nie, bo przynudzam. Nie, Jezus, po prostu ten dzień mnie rozpierdziela totalnie. Ale słuchajcie, a nuż tą wersję zobaczycie. Zastrzelcie mnie. Boże, to przez ten upał. To przez ten upał i alergia. To wypala mi mózg. Ja nie mam mózgu. To wypala mi miejsce, gdzie powinien być mózg. I I tak wyszło. Nie, sorry. Już się ogarniam. Już się uspokajam. W ogóle stwierdziłam, że nie mogę nagrywać na łóżku, bo na łóżku się za bardzo bujam i non stop macham łapami i w ogóle. Mniejsza o to. A słuchajcie, relaxing time. Totalny relaxing time. Ostatnio jakoś tak wszystko było w biegu. Czas troszkę wyhamować, tak, co by się na ścianie nie płaszczyć. Czas właśnie troszkę tak wyhamować, złapać dystans do wszystkiego, wychillować i tam. Stąd też ten mój zeszłotygodniowa wizyta u siostry, gdzie właśnie na cały dzień się odcięłam od telefonu, od wszystkiego, od internetu. Miałam wszystko w dupie i po prostu relaxing na maksa. Wczoraj, wieczór slash noc, poszłam sobie z kumplem na spacer, bo jakoś tak wtedy nie było tak gorąco, chociaż tak było ciepło, było bardzo ciepło. Ale nie było tak duszno i tak te pyłki nie napitały we mnie z każdej strony. Także był taki chill out i mogliśmy sobie pospacerować, pogadać i tak sobie wypocząć. Dzisiaj też w sumie stwierdziłam, że zrobię relaxing time. Przepraszam was za tego vloga, nie będzie normalny. Więc ponagrywałam sobie tam, zaczęłam nagrywać, wstałam, pogadałam z Magdą, bo tak ostatnio jakoś mam w zwyczaju, że coś tam rano piszemy. Po czym stwierdziłam, że sobie ponagrywam, co mi się nie udało, bo cały czas coś tam mi nie pasowało. Więc poszłam po obiad, wróciłam, zjadłam, jakoś tak nabrałam dopiero energii, żeby coś tam rozkminić. Także to rozkminiłam. Rozkminiłam to. Ja się dzisiaj rozpraszam, po prostu level 500. Także to tam sobie ponagrywałam. Chwilkę w Minecrafcie sobie piasek pokopałam, tak w ramach relaksu i wychillowania. Tak samo wczoraj wieczorem w ramach relaksu i wychillowania, oprócz spaceru pójść do godzinnego, też sobie właśnie tak pokopałam troszkę w kopalni, tak po prostu, żeby się wychillować. Kopanie w Minecrafcie jest dobre na chill out. Po prostu człowiek siedzi, napierdziała sobie ten przycisk i ta postać tak kopie. Tak buch. Nie musisz nic myśleć, ona se kopie, nie? To jest takie... Ale taki właśnie relaksing i dzisiaj postanowiłam się walnąć na łóżeczko z odpalonym wiatraczkiem, obejrzeć sobie filmy, których dawno nie widziałam. W ogóle mam ostatnią fazę na oglądanie filmów, których dawno nie widziałam i coraz więcej pomysłów na kina poleca lub nie. Ja nie wiem, kiedy ja zacznę te filmy, które wy mi polecacie oglądać w przyszłym roku, bo po prostu pierdyliard rzeczy naraz. Film, od którego w ogóle dzisiaj zaczęłam, będzie w niedzielę polecony, także już was zachęcam do zapoznania się, bo jest to film z lat mojej młodości. I on się tam pojawi. A sąsiadka czego mi aż po rurach? Nie wystarczy to, że masz remont? Again? Naprawdę nie wystarczy? Lubię moich sąsiadów. Naprawdę ich lubię. Ale tak poza tym. No więc dzisiaj sobie tak leżałam, w ogóle fetyszyści stóp zapraszam na Face'a, Instagrama albo Twittera, gdyż tam jest zdjęcie moich nóżek na tle... Jezu, 4 minuty, myślałam, że 14. Na tle monitora i w ogóle. Nie wiem dlaczego, wszyscy ostatnio, gdzie tylko się da, wrzucałem zdjęcia swoich nóg. Więc ja stwierdziłam, że nie mogę być gorsza. Już mam wrażenie, że selfie jest teraz, wiecie, niemodne. Teraz modne są zdjęcia stóp na tle czegoś. Że było śmiesznie zdjęcie pod moim, też było jakiś nóg na Instagramie. I zdjęcie nad moim też było czyjś nóg na Instagramie. Także po prostu nowa moda. Selfie nóg. Czy selfie nóg to można nazwać selfie? W pewnym sensie tak, natomiast z drugiej strony same sobie nogi selfie nie robią. Chociaż mogłyby, ale wtedy było dziwne ujęcie na dziwne, no nieważne. Nie, moje rozkminy dzisiaj są złe, naprawdę są złe. No, także strzeliosy selfie nóg, o ile mogę tak to nazwać. No i było, także fetyszyści zapraszam, możecie sobie zerknąć. Chociaż mojego tatuażu tak ładnie nie widać tego na nodze, no cóż, życie. Zdarza się, jakoś tak mi ujęcie nie pasowało. No, ale sobie teraz oglądam sobie troszeczkę inny film, który też wam może kiedyś polecę. Zresztą akurat o tym napisałam na Twitterze. W ogóle ostatnio, słuchajcie, ja zaczynam atakować Twittera. Natomiast ja mam takie poczucie, że kurczę, no tak, no ja nie chcę was zaspamować, no ale tak z drugiej strony to... Wiecie, bo i tak mam wrażenie, że ostatnio bardzo dużo rzeczy się pojawia na Facebooku, że tu jakieś zdjęcie, tu jakiś tekst, coś tam, tuś moje dzikie węże, nie? I tego się pojawia całkiem sporo i na Twitterze mam ochotę pisać jeszcze częściej, na zasadzie, bo Twitter jest takim miejscem do, nie wiem, na zasadzie a robię to i to, a robię to i to, ale wiecie, nie tak, żeby cały czas na ten, ale tak od czasu do czasu, żeby coś wrzucić, no natomiast ja i tak mówię, no kurwa, będę wam spamować, pewnie i tak nikt nie chce tego czytać. I to jest takie, no będę komuś nie, to jest takie, no i tak, taka jestem rozerwana po prostu ostatnio, totalnie, ja nienawidzę siebie takiej, nienawidzę jak ja mam taki czas, taki, tutaj niby relaks, ale taki rozlazling, że tak powiem, że jestem po prostu tak, no tak nieogarnięta, że to ludzkie pojęcie przechodzi, ale to naprawdę, to wypala mi mózg, w sensie alergia i słońce, ale ja nie mam mózgu, znaczy mam jakieś mało orzesze. No, także słońce wypala mi orzeszka. Nie, to źle brzmi. No, nieważne. No, a w ogóle słuchajcie, ostatnio się załamałam. Bo wy mi wysyłacie te snapshoty, nie? Snapchaty. No, i wysyłacie mi te snapchaty. I nie powiem, bo się normalnie aż zdziwiłam, ile mam przystąpnych widzów i ładnych widzek. A czy nie to, żebym każdego z was uważała za jakieś, nie wiem, brzydkie dziecko, które ma, nie wiem, 9 lat i tak dalej, nie? Ale po prostu, no, parę takich naprawdę spoko. Miło się ogląda. No i tak się zgadałam ostatnio z dziewczynami, moimi kumpelami i tak obczajamy tam jednego, nie? Także, a, fajny ten. No i zadał mu pytanie, ile ma lat, no tutaj bez nazwisk, ale cię serdecznie pozdrawiam, bo wiesz, że mówię o tobie. Ogólnie stwierdziłem, że to jest najprzystojniejszy widz na YouTube. No i co? I obczajamy, no i tak mówię, a tak, że no nie będę rwała, miłości nie szukam. Także nie będę rwała, ale tak z ciekawości zapytam, ile ma lat, nie? No i okazało się, że jest 10 lat młodszy ode mnie. Pasak. Nie, po prostu mnie to rozwala. Nie, tak... No wiecie, legal, nie? Ale to jest 10 lat, Boże. Czy jak on się urodził, to już byłam po komunii, to już miałam pierwszy komputer i jeździłam na góralu, a on się urodził. Nie, to jest przerażające, ale tak z drugiej strony, wiecie, tak... Ostatnio bardzo patrzę przez pryzmat wieku, ale nie ze względu na to, że Boże, mam 26 lat, więc tak naprawdę co? Więc już umieram, więc jestem stara, więc no nie w ten deseń. Ale tak wiecie, jak ja byłam młodsza, tak powiedzmy, że miałam te 12-13 lat, tak kurde, jak ktoś miał 26 lat, Boże, no to już by wypadało, że miał takie poukładane życie. W ogóle już tak wiecie, to już trzeba takie mieć inne myślenie. I na pewno w wieku 26 lat to już będę wiedziała, co chcę robić w swoim życiu. Będę mieć wielki plan, który będę realizować. I nagle było z rzeczywistością. Nie, to jest w ogóle... Nie, teraz mam 26 lat, dalej jestem młoda, piękna. No dobra, powiedzmy, że... Nie, w sumie ani jedno, ani drugie. No nie! Wiecie o co chodzi. Nie, i totalnie się zmienia myślenie. I kiedyś jak dla mnie ludzie koło 40 to już była, wiecie, no, tak po prostu staruchy, nie? To tak teraz coraz bardziej o nich myślę na zasadzie równolatków. Już, nie, oni nie są starsi, oni są tylko troszeczkę ode mnie starsi, naprawdę. To jest przerażające. No, ale tak jest, wiecie. I tak sobie kurczę teraz myślę, bo zauważam, że no, chociażby taka blogodyneczka moja kochana zdaje sobie teraz maturę. Boże, jak ja bym zaczęła blogować, jak ja zdawałam maturę, to w ogóle no zupełnie inne klimaty były wtedy. I tak nie wiem, jakoś tak sobie... Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, że wracam ze szkoły, mam do odrobienia, nie wiem, historię polskie czy coś tam. I jeszcze sobie siadam i coś tam sobie jakiegoś bloga nagrywam. Nie, w ogóle dla mnie opcja hard. Jak dostaję gdzieś tam właśnie od was snapy, zdjęcia jakieś tam w szkole czy coś, to taki hardcore dla mnie, nie? No bo jak ja byłam w szkole, to troszeczkę inne były klimaty, naprawdę. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, ale inne. I tak... Taka mnie właśnie ostatnio wzięła rozkmina na temat wieku. No. Dobra, wiecie co, ja kończę tego bloga, bo ja dzisiaj takie głupoty, że to ludzkie pojęcie przychodzi i to ponad 10 minut, Jezu. Więc stanę na moment z tego łóżka, to czym przed chwilą też wstałam, bo byłam pod prysznicem. No, ale taka świeża, pachnąca, nagrywając tutaj do was, teraz ruszę tyłek, wrzucę kartę do lapka, skonwertuję to, wam wyślę, no. I ten, no, także tego. W ogóle słuchajcie, bo ostatnio się pojawiają pod filmami tymi z gier te plansze końcowe. I chcieliście, żeby były dłuższe, bo jesteście niezdecydowani w co kliknąć. Więc nie są 5-sekundowa, 10. No i dorzuciłam tam muzę i w niektórych opisach już ta muza się pojawia. Co to jest za muza? To jest w ogóle jakaś randomowa muza z YouTube'a, która mi się spodobała. No, ale możecie sobie pozerkać po opisach, jeżeli was to interesuje. To chyba tyle. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę, są mile widziane, pozdrawiam was, kina, trzymajcie się, cześć!